Beata Nowak, witam serdecznie. Mam nadzieję, że wakacje mijają Państwu spokojnie, a już teraz zapraszam na kolejny odcinek programu informacyjno-kulturalnego Echo Wrocławia. W dzisiejszym odcinku przypomnimy o spotkaniu ze słynnym brytyjskim pisarzem Grahamem Mastertonem, który odwiedził wrocławski Dom Literatury w ramach otwartej konferencji prasowej podsumowującej pierwszą edycję konkursu literackiego o nagrodę jego imienia. Odwiedzimy jeden z oddziałów Muzeum Miejskiego. W Muzeum Historycznym prezentowana jest wystawa pod tytułem Drogi do Wrocławia. Przedstawia ona historię kilkudziesięciu rodzin z całego kraju i nie tylko, które po wojnie zasiedliły Wrocław. Relacjonujemy wielki finał 8. edycji festiwalu Brave Kids. Zdolne dzieci z całego świata przyjechały do Polski, w tym między innymi do Wrocławia, by przez kilka tygodni mieszkać u goszczących je rodzin i wzajemnie dzielić się swoimi umiejętnościami. Spektakl finałowy jest efektem ich wspólnej pracy i zaangażowania. Od 12 lipca znamy program 17. edycji festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Jest to festiwal wizjonerów kina i bezkompromisowych artystów, którzy mają odwagę iść swoją drogą wbrew panującym trendom. O programie porozmawiamy ze współorganizatorem festiwalu i dowiemy się, czym przegląd zaskoczy nas w tym roku. Zapraszam serdecznie. W więzieniu pisane. To tytuł pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego o nagrodę imienia Grahama Mastertona. Konkurs jest efektem spotkania pisarza z więźniami z zakładu karnego w Wołowie, po którym stwierdził, że to ciekawe i oczytane osoby. Na konkurs wpłynęło 130 opowiadań pensjonariuszy więziennych z całej Polski, a Graham Masterton osobiście wybrał zwycięzców. Well, I was doing a promotional tour around Wrocław last year, last October. Byłem w trakcie trasy promocyjnej we Wrocławiu w zeszłym roku, w październiku. Zostałem zabrany do więzienia. Jedna rzecz mnie zaskoczyła, jak ponure jest więzienie i nie jest dobrze prowadzone. Nie chciałbym spędzić 22 lat swojego życia w takim miejscu. Strażnik mnie oprowadził i pokazał mi jedną z cel, która była bardzo mała. Było tam tylko łóżko, toaleta i umywalka. I pomyślałem, o Boże, jakby to było spędzić resztę życia w takim miejscu, utknąć tutaj na 24 godziny dziennie. Więc pomyślałem, co ja bym zrobił, gdybym tam żył. Oczywiście bym pisał i pilnowałbym, żeby historie, które spisuję, wychodziły poza mury i wyrażały mnie przed ludźmi poza więzieniem. W momencie, w którym poznałem wielu więźniów, zorientowałem się, jacy są obyci w pisaniu i czytaniu książek. I pomyślałem, cóż, może będą chcieli to zrobić. Może poczuję się lepiej, dając im szansę, by wyrazić się na zewnątrz. Wiele z tych historii było bardzo emocjonalnych. Oczywiście więźniowie pisali o swoich traumatycznych przeżyciach z przeszłości. To daje im szansę mówienia o tych złych rzeczach, które im się zdarzyły. Nie obwiniają swojego pochodzenia, biorą odpowiedzialność za to, dlaczego są w więzieniu. Poruszyły mnie głównie trzy historie. Pierwsza z nich jest o człowieku, który umarł i żyje w niebie i wiedzie całkiem nudne życie, ale ma kolegę, który żyje w piekle. Czasem spotykają się w ogrodzie, gdzie dyskutują i nagle zdają sobie sprawę, że jedyna różnica między piekłem a niebem jest taka, że w piekle nie dostajesz popołudniowej herbatki. Poza tym jest identycznie, po prostu nudne, codzienne życie, jak życie na ziemi. Druga historia jest o kobiecie opowiadającej o białych różach, które kochała, gdy była młodsza, które dostawała na swoje urodziny i ślub. Kiedy w końcu jej mąż ją zabił, położył białe róże na jej ciele i powiedział: teraz już wiesz, dlaczego nienawidzę białych róż. Trzecia historia jest bardziej zwykłą opowieścią, jakie jest życie w celi, jak sobie radzić z życiem w więzieniu codziennie. Jest bardzo emocjonalna i jednocześnie więzień, który ją napisał, stwierdził: to się mi przytrafiło, muszę sobie z tym radzić. I tak właśnie robię, żyjąc dzień po dniu. To bardzo osobiste, jestem tym poruszony, jak wieloma historiami. Very moving, like a lot of the stories.
35 mieszkańców Wrocławia opowiedziało historię swoich rodzinnych losów, które w efekcie doprowadziły do zasiedlenia stolicy Dolnego Śląska. Zanim dotarli do zniszczonego przez wojnę Wrocławia, przeżyli ciężkie chwile, m.in. w łagrach na Syberii czy w obozach koncentracyjnych. Właśnie historię ich losów przedstawia wystawa Drogi do Wrocławia. Znajdujemy się w patio w Starym Ratuszu, gdzie prezentowana jest wystawa Muzeum Historycznego Drogi do Wrocławia. Moim gościem jest autorka wystawy, pani Halina Okulska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa przedstawia 35 historii rodzin z różnych stron. Gdzie najdalej sięgają ich losy? To zależy, w którym okresie, dlatego że chciałam pokazać pokolenia rodzin i są takie rodziny, które przyjechały ze Stanów Zjednoczonych, potem osiedliły się w Polsce, na przykład w Wielkopolsce i z Wielkopolski przyjechali już do Wrocławia. Ale myślę, że najdalej to jednak Kazachstan i Syberia. Są takie osoby, które tutaj wróciły z Workuty, z Norylska i innych mniejszych miejscowości Kazachstanu i one po 1956 roku zostały załadowane w transporty i wysłane na ziemię zachodnie. Rozmawiała pani z 35 mieszkańcami Wrocławia. Czy trudno było znaleźć osoby, które chcą opowiedzieć historię swojej rodziny? Muszę powiedzieć, że nie, ponieważ wrocławianie są bardzo przywiązani do swojego miasta, poza tym mają tak ciekawe losy, że chcieli się tymi losami podzielić z muzeum, opowiedzieć o rodzinie, o historii poszczególnych członków rodziny, no i bardzo chętnie udostępniali swoje archiwa. Myślę, że dwa chyba najbardziej znamienne dla tych losów rodzin wrocławskich są przedmioty w gablocie poświęconej rodzinie państwa Błońskich, którzy z kolei pochodzili z Galicji Wschodniej. I tutaj widać Matkę Boską i krzyż wykonany z krzewu syberyjskiego, taki oryginalny, prosty krzyż. I ta rodzina z kolei, to też jest niesłychana historia, trafiła w 1940 roku w kwietniu do Kazachstanu, a z łagru wrócił wcześniej aresztowany ojciec, który był inspektorem szkolnym państwowym przed wojną i któremu przed wojną proponowano wyjazd do Rumunii. Zaczął organizować polską szkołę i ta polska szkoła była dosyć nietypowa, ponieważ mieściła się w lepiankach, dzieciaki siedziały na klepisku i ten krzyż między innymi wisiał właśnie w tej szkole. Ale co jest niesamowite, że zachowała się kartka z dziennika tej polskiej szkoły, gdzie oczywiście uczyli polscy pedagodzy, a ta Matka Boska pochodzi z dworu państwa Błońskich, oni są szlacheckiego pochodzenia, a ten dwór znajdował się w Filipkowcach nad Dniestrem i oni tę Matkę Boską zabrali ze sobą. Tam w kaplicy wisiała, no i potem oczywiście uchronili i zabrali ze sobą do Wrocławia. 86 lat ma profesor Józef Lipman i tu bardzo ciekawe materiały z getta w Borysławiu, które było przed wojną polskim zagłębiem naftowym. W związku z tym, kto mieszkał w Borysławiu, nie należał do ludzi biednych. W związku z tym oni mieli bardzo piękny dom, a ojciec prowadził firmę budowlaną, ponieważ rafinerie i szyby naftowe budowało się z drewna. W związku z tym taki zakład produkcji drewna trafiał w koniunkturę, także im się powodziło bardzo dobrze. No i nagle się okazało, że najpierw weszli do Borysławia Niemcy, potem Rosjanie, potem znowu Niemcy, którzy stworzyli dzielnicę żydowską, a potem ją zamknęli szlabanami, czyli stworzyli getto, gdzie
brakowało jedzenia. Jak wiadomo, wszystko, co się łączy z eksterminacją Żydów, przeprowadzano, przede wszystkim wywożono ich w różnych kierunkach, między innymi do Bełżca. Natomiast dzięki roztropności ojca, pana profesora, rodzina przetrwała. I to są właśnie dokumenty i zdjęcia jego rodziców, ponieważ on, jak weszli Rosjanie, to wiedział o tym, że oni wywożą rano, w związku z tym oni w dzień przebywali w domu, natomiast w nocy spali w różnych miejscach, codziennie gdzie indziej, także ich po prostu nie dobrowano w tym domu nad ranem. Kiedy przeprowadzano likwidację getta i wszystkich Żydów wywożono, mały Józef zamknął swoją mamę z kuzynem w komórce, natomiast sam pobiegł do ojca, który pracował w tym swoim tartaku jako pracownik fizyczny, i tam ukrył go szef firmy w drewnianej skrzynce i w ten sposób doczekali kolejnego wejścia Rosjan, którzy z tego punktu widzenia ich uratowali. Która z tych historii najbardziej zapadła pani w pamięć? Ja muszę powiedzieć, że wszystkie te historie są niesamowite i właściwie mogą być kanwą scenariusza filmowego. Każda z tych historii, ale myślę, że najbardziej mną wstrząsnęła historia państwa Kiałków. Dziękuję bardzo. O wystawie Drogi do Wrocławia opowiadała autorka wystawy, pani Halina Okulska. Jeszcze raz przypomnę, że wystawę oglądać można w patio Starego Ratusza. 137 dzieci z 16 krajów, z 5 kontynentów i jeden efekt ich wspólnej pracy. Mowa o spektaklu finałowym festiwalu Brave Kids, który miał miejsce 10 lipca na scenie Teatru Polskiego. Jest to barwny kolaż kultur i tradycji udowadniający, że w przeciągu kilku tygodni dzieci potrafią przygotować pokaz będący symbolem pokoju i międzynarodowej przyjaźni. Brave Kids jest właściwie umożliwienie dzieciakom wspólnego bycia razem i tworzenia, bo tak naprawdę dzieci to wszystko mają w sobie i o ile to nawet nie tyle, że my to zakorzeniamy w nich, tylko po prostu tego nie psujemy. A dzieci są na tyle z natury otwarte i ciekawe siebie i właściwie to my dorośli mówimy o tolerancji, a dzieci nawet tutaj pytały, czy z uczuciami, bo dzieci by chyba z Brazylii zadały takie pytanie, będąc tutaj już po paru dniach, że to chyba jest tak, że wszyscy mamy podobne uczucia, bo tak myśleli, że to jest tak jak język, że jakoś objawiamy inaczej uczucia. Objawiamy tak samo, dzieciaki się ściskają, przytulają, nie uśmiechają do siebie i po prostu są ciekawe siebie, naprawdę ciekawe siebie nawzajem. Ja nie wiem, jak one to robią, ale się po prostu zaprzyjaźniły bardzo szybko, niekoniecznie używając jednego języka. Najtrudniejsze było porozumiewanie się chyba, bo ja nie znam też bardzo dobrze angielskiego ani innych jakby języków. I trudne było to, żeby każdy ze sobą jakby zrozumiał, co mają na myśli, żeby to wszystko tak ładnie zgrać. Trudne też było zapanowanie nad taką całą grupą pewnie, bo długo czekaliśmy na początku na ciszę. A jeśli chodzi o mnie, to trudne były takie jakieś tańce czy coś z bardzo dalekich krajów, albo śpiewanie w języku, którego nie znam. To na pewno jest bardzo trudne nauczyć się nowego języka, żeby zaśpiewać coś. Co mnie zaskoczyło, jest dużo rzeczy, które na sposób jedzenia, sposób, w jaki się zachowujemy. Bardzo łatwo jest zauważyć, że na przykład Gruzja i Polska to są takie państwa, które są trochę wycofane i niekoniecznie się rzucają w ramiona i niekoniecznie zaraz się obciskują. Natomiast Brazylia i Kenia to są państwa, które automatycznie na przywitanie się przytulają, się ściskają i się cieszą, i to może być takim zaskoczeniem, zwłaszcza dla nas z Polski, jeżeli nie, w ten sposób się nie zachowujemy. Choć do festiwalu pozostał niecały miesiąc, od tego tygodnia znany jest jego szczegółowy program.
Festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty powstał po to, by pokazać odważne i artystyczne kino wykraczające poza granice filmowej konwencji. Co roku spośród setek filmów przedstawianych na światowych festiwalach wybierane są te, które budzą skrajne emocje i nie pozwalają o sobie zapomnieć. Znajdujemy się w kinie Nowe Horyzonty, gdzie od 3 do 13 sierpnia będzie trwał festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty, a przy mnie jest współorganizator festiwalu oraz kierownik działu marketingu i PR pan Błażej Grzechnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy już program festiwalu i który film możemy uznać za czołową projekcję? Trudno wyróżnić jeden film, który byłby taką czołową projekcją. Myślę, że program jest w tym roku bardzo bogaty i ciekawy, więc warto zwrócić uwagę na kilka tytułów. Także na pewno filmy otwarcie i zamknięcie to są filmy, które są szczególnie wybrane. I to są oba filmy pokazywane w tym roku na festiwalu w Cannes. Pierwszy z nich to Podwójny kochanek François Ozona. Film, który jest taką bardzo przewrotną opowieścią, której o psychoanalizie i tak naprawdę i seksie. Festiwal zamkniemy filmem 120 uderzeń serca Rubina Campillo, zdobywcy Grand Prix festiwalu w Cannes. I to film o epidemii AIDS w latach 90. o tym, jak młodzi ludzie reagowali na informacje o tej epidemii, jak z nią walczyli. Takim dużym wydarzeniem festiwalu będzie też na pewno pokaz filmu Out 1 Jacques'a Rivetta. To jest film twórcy, jednego z twórców nowej fali. Reżysera, który doczekał się w końcu swojej retrospektywy na naszym festiwalu. I to jest film, który trwa kilkanaście godzin i będzie pokazany w 4 częściach. To jest absolutnie wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć to magnum opus tego reżysera. Jakie jeszcze filmy prezentowane na festiwalu w Cannes zobaczymy podczas T-Mobile Nowe Horyzonty? Zobaczymy Zdobywcy Złotej Palmy, czyli film Rubena Ostlunda, The Square. Film, który jest znakomity i absolutnie polecam ten film Państwu. Zobaczymy nagrodzony za reżyserię film Sofii Coppoli Na pokuszenie. Także reprezentacja Cannes będzie naprawdę silna, ale też warto zwrócić uwagę na silną reprezentację innych festiwali, bo także pokażemy prawie wszystkie nagrodzone filmy na tegorocznym Berlinale. Począwszy od Duszy i Ciało, czyli Zdobywcy Złotego Niedźwiedzia, poprzez polską premierę Po tamtej stronie, Kaubis Makiego. Także te filmy festiwalowe będą ogromnym procent stanowiły całego programu. Misją festiwalu jest także prezentacja twórczości niepokornych mistrzów kina. Kogo zobaczymy w tym roku? W tym roku zwróciłbym szczególną uwagę Państwa na 3 sekcje. Na sekcję Good Girls Gone Bad, to jest sekcja zatytułowana od przeboju Rihanny, która przedstawia filmy wyreżyserowane przez kobiety i które mówią o kobietach i o ich frustracji. Drugą taką sekcją jest Nocne Szaleństwo. To są filmy twórców i reżyserów, które tak naprawdę bawią się bardzo z konwencją, z gatunkami. Nawiązują też do znanych tytułów i Tarantino i tak naprawdę zabierają na wieczornych seansach widzów w podróż do takiego świata trochę przemocy, trochę gdzieś tam też kampu, kiczu, natomiast Nocne Szaleństwo pokaże nowy film Amata Escalante czy Bruce Lebrusa, także to są świetne filmy. I bardzo warto zwrócić uwagę na sekcję filmów o sztuce, który do tej pory był konkursem, w tym roku pokazany jest w formie niekonkursowej. Począwszy od filmu The World is Mine, Anne Oren, która jest izraelską dokumentalistką, która opowiada o japońskich humanoidach, które są gwiazdami, które gdzieś tam rzeczywiście robią zawrotną karierę w Japonii. Będzie film, który mówi o tym, co dzieje się w ludzkim ciele podczas snu. On jest inspirowany tym, co ludzie mówią, a nawet czasami śpiewają w trakcie snu. Festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty to jest festiwal przede wszystkim filmowy, ale mamy także wydarzenia towarzyszące. I co czeka na nas w tym roku? W tym roku czeka nas, jak co roku, klub festiwalowy w Arsenale. W tym roku pod patronatem T-Mobile Electronic Beats. Także tam rzeczywiście będzie dużo muzyki elektronicznej, bardzo fajne zespoły, Shabazz Palaces, też z polskiej chociażby Mitch & Mitch czy Fischer Mate. Dużo dobrej muzyki, DJ-skie sety, także zabawa do białego rana najczęściej. Oprócz tego wydarzenia artystyczne. Takim jednym z czołowych będzie w galerii BWA wystawa Homefront o Izraelu, o twórcach izraelskich, którzy zaproszą niejako widzów do swojego mieszkania. I to będą wystawy, które będą ułożone właśnie na planie izraelskiego mieszkania. W kinie Nowe Horyzonty wystawa zdjęć Frida Kahlo i Diego Rivery. Także tych rzeczy będzie bardzo dużo. Oczywiście też spotkania z twórcami, spotkania, debaty. Także to wszystko będzie się działo i w kinie Nowe Horyzonty, i też w kilku miejscach związanych z festiwalem. Dziękuję bardzo. O festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty opowiadał pan Błażej Grzechnik. I jeszcze raz przypomnę, że festiwal rozpocznie się 3 sierpnia.
Nieuchronnie zbliżamy się do końca naszego programu, ale zanim się pożegnamy, mam dla Państwa jeszcze kilka informacji dotyczących zbliżającego się weekendu. Od piątku do niedzieli na Wyspie Słodowej zaplanowano prezentację spektaklu pod tytułem Wielka Woda. Jest to przygotowana przez młodych ludzi opowieść o powodzi sprzed 20 lat. Pod wodą znalazła się wtedy ponad połowa miasta, a wrocławianie przez kilka dni walczyli z żywiołem, pomagając sobie nawzajem i próbując uratować to, co pozostało. Pozostając przy temacie powodzi tysiąclecia, wszystkich zainteresowanych Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis zaprasza na wystawę czasową Potęga Żywiołu – Powódź 1997. Przedstawia ona archiwalne zdjęcia wrocławskich mediów z czasów największego zalewu Dolnego Śląska w XX wieku. W Galerii Miejskiej podziwiać można wystawę pod tytułem Elewator Sztuki. To zbiór prac 14 artystów reprezentujących postawy charakterystyczne dla różnych pokoleń. Na wystawie zobaczyć można przykłady rzeźby monumentalnej, malarstwa, rysunku czy fotografii. W tak ładną pogodę warto wybrać się do kina plenerowego, a tych we Wrocławiu nie brakuje. Jedno z takich kin usadowione jest na dachu Muzeum Współczesnego, gdzie na tę sobotę zaplanowano projekcję francuskiego filmu Szkoła Babel. Opowiada on o 24-osobowej klasie, w której każdy z uczniów pochodzi z innego kraju. Do kina zaprasza także Klub Proza w ramach wakacyjnego projektu Filmowe Biuro Podróży. Co tydzień wyświetlane są filmy z innego kraju, a w tę sobotę widzowie przeniosą się do Stanów Zjednoczonych, w czym pomoże im m.in. Woody Allen. To wszystko w tym odcinku programu. Dziękuję Państwu za uwagę. Program przygotowała i prowadziła dla Państwa Beata Nowak. Do zobaczenia. Audycja została wyemitowana dzięki gminie Wrocław.